Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Rafale, wzywam Cię jako patrona tych, których nękają choroby lub cierpienia cielesne i na duszy. Ty przygotowałeś lekarstwo, które przywróciło wzrok Tobiaszowi. Twoje imię oznacza Bóg uzdrawia. Proszę Cię o pomoc w mojej potrzebie. Proszę o uzdrowienie mnie z dolegliwości i chorób, które mnie dręczą i wyczerpują. Jeśli taka jest wola Boża, ulecz mnie z choroby i dolegliwości, które mnie męczą, albo przynajmniej daj mi siły potrzebne do cierpliwego jej znoszenia, jako i zadośćuczynienia za moje grzechy i dla zbawienia mojej duszy. Naucz mnie łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Jezusa i Maryi i szukać łaski Bożej w modlitwie. Pragnę naśladować Twą gorliwość w wypełnianiu woli Bożej we wszystkim. Tak jak młody Tobiasz, wybieram sobie Ciebie za towarzysza podróży przez życie. Pragnę słuchać Twoich natchnień, powierzam się Twojej opiece, abym mogła w łasce Bożej dotrzeć do kresu ziemskiej podróży. Święty Rafale, stary Tobiasz powiedział, że jesteś pomocą łaski Bożej. Bądź zawsze i wszędzie moją pomocą i wyproś mi Bożą łaskę i to wszystko, co polecam Twemu potężnemu wstawiennictwu. Boski lekarzu, ulecz mnie, jak uleczyłeś niegdyś Tobiasza. Święty Rafale, którego nazywają boskim lekarstwem i aniołem zdrowia, proszę o uzdrowienie mojego ciała i duszy. Święty Rafale, módl się za mną. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!